Tutaj jest wjazd do wody dla straży pożarnej pewnie, do nabierania wody. Nie. To jest dawny prom chodził ten. A, prom! Aha, a tutaj też, aha, bo tu był prom, przepraszam. Tak, tutaj był prom. To był prom i przepływa na drugą stronę. Jak most był nieczynny, to chyba i pojazdy też przewoził nie tylko ludzi. No tak, po promie, ślad. W każdym razie mamy tutaj jeszcze do sumowania specjalne te polery. Są, idziemy dalej. A tutaj, proszę Państwa, jest ostroga, jedna, druga, trzecia. Ostrogi są tutaj takie specjalne. A po co one są, to zaraz się zapytamy pana sternika. Panie sternik, po co te ostrogi tutaj z kamieni są? Niech pan powie nam. Jak widzimy, z lewej i z prawej strony biegu Wisły są ostrogi. Te ostrogi powodują zawirowania, w które główne koryto rzeki oczyszcza nam z piasku i zagania ten piasek w ostrogi. Te ostrogi zostają zamulane i tam powinny być, stamtąd piasek powinien być wybierany, natomiast nurt rzeki w sposób samoczynny drąży koryto rzeki. I tu jest najgłębiej wtedy. I wtedy nie musimy wielu kombinacji technicznych robić. Woda sama robi szlak żeglowny. Tak jest. Ale niestety piasku nie wybierają. Ano nie wybierają piasku, zamulają. Ogłębiarek nie ma. To są zaniedbania po stronie Ministerstwa Żeglugi Śródlądowej. Gospodarki tak, morskiej nie ma gospodarza żeglugi śródlądowej. Nie gospodarka ma. Gospodarka morska i śródlądowa, takie mamy ministerstwo. Tak jest. Pan Grubarczyk jest odpowiedzialny za to ministerstwo. No nie tylko, bo to nie jest. To jest główny dowódca. Tak, on teraz rządzi. Tak ale jest. Myślę, ale to od lat jest, to od lat. Wiechę, i taką wiechę, jak widzimy tutaj, należy omijać prawą burką. Nie mielić wiechy z wiechą, która na koniec budowania domu się stawia. Ale ona jest podobna. Podobna. Ale tu u nas co innego oznacza. Z prawej strony mamy wiechy, które musimy mijać prawą burką, a jak płyniemy w dół rzeki. No. Natomiast w momencie, kiedy górę rzeki widzimy tyczkę białą, to ona tą tyczkę białą mijamy lewą stroną burki. To znaczy taka tyczka biała jak dla niewidomych. No tak, jak laska niewidomego. Laska tak? niewidomego, dobra. Tu już wiemy, o co chodzi, czy tym na temat tego pływania. W tej chwili płyniemy z prędkością nurtu. Czyli ile? Ile mil? W granicach 3 km. Aha, to na mile nie przeliczamy. Silnik pracuje na wolnych obrotach i on silnik daje nam... marki Honda, proszę Państwa, 100. On daje nam sterowność, jak Państwo chcecie widzieć, ja nie przyspieszając w ogóle obrotów silnika, przekręcając rumplem w lewo, tratwa dziobem skręca w prawo. Czyli sterowność Państwo, jakaś jest, ale steru jest. Nie ma, panie sternik, cały czas. Sternika, steru nie ma. Sterowność w ogóle, jeżeli chodzi o sterowność tratwy, jest to jest za pomocą... Ale jest trudna. Sterowność uzyskuje się za pomocą pychówek, które tam leżą. O, czyli długich pagai, ale o. Pychówek, bo to od dna się odpychamy. Natomiast tratwy płynęły kiedyś i dzisiaj powinny płynąć za pomocą... Wisły. Tak jest, nurt rzeki. Wisły. No dobra, no my jesteśmy trochę nowocześniejsi, mamy tą Hondę starą. Tak, i ona pozwala nam zachować sterowność. Ale pan wypływał z innymi silnikami z Tyńca. Jakie pan ma silniki? Z chińskimi, no niestety musieliśmy z nich zrezygnować, ponieważ śruby się powykręcały. I one zrezygnowały z was, wracając. No widocznie. Nie chciały z wami płynąć. Porozpadały się i już i trzeba było Hondę sprowadzić. Tak jest. Za granicy województwa. Musieliśmy ze Szczucina jechać do Szczecina. A, ze Szczucina. Tam odebrać. To ile to kilometrów było ze Szczucina? No, z 800. No i Hondę przywieźliśmy. I przywieźliśmy Hondę 5 dni opóźnienia. Na piechotę. Czy pociągiem? Pociągiem. Aha, no dobra. Ale dalej płyniemy. W każdym razie... Ale zobaczcie, jak nas nurt znosi. No jednak rzuca nas na lewo. Nie rzuca, bo my płyniemy z nurtem. Tak, ale... Na zakolu rzuci dopycha nas tam do brzegu. Tak. Musimy odchodzić od brzegu teraz. Tak. Trzeba... To jest prawidłowe. Panie sternik, odejść od brzegu. Dać w rurę. Przyspieszamy i w tym momencie uzyskujemy większą prędkość. No i odejdziemy od brzegu dla bezpiecznego płynięcia dalszego. Tak. Okej. Okay. No tak to wygląda żegluga na tratwie. Piękne krajobrazy mamy. Oczywiście pod flagą biało-czerwoną u góry mamy rejs Solidarności Pokoleń. Solidarności Pokoleń to jest tu. Może pokażę to bardziej. O. Tu mamy taką deskę
A to jest rejs Solidarności Pokoleń. Mamy oczywiście koła ratunkowe. Zapasowe beczki, no z rumem oczywiście, z rumem. No, pozdrawiamy wszystkich telewizów pomorskiej, telewizji narodowej. No i nie tylko. Ahoj, czerwony korsarz z Gdańska, tym razem z okolic Sandomierza. Piękny widok na Sandomierz. Właśnie tutaj mamy zamek, widać jeszcze. O, i to już żegnamy Sandomierz. Ahoj.